Dzień dobry i witam w kolejnym odcinku podcastu Zapomniana Biologia. W dzisiejszym odcinku chciałbym skupić się na recepcji teorii dziedziczenia Grzegorza Mendla i pokazać, w jaki sposób teoria ta doprowadziła do stopniowej akceptacji teorii ewolucji Darwina. Jak wspominałem w ostatnich odcinkach tego podcastu, obok problemu ewolucji gatunków, zagadnieniem, które zajmowało postdarwinowskich uczonych, był właśnie proces dziedziczenia. Przez większość XIX wieku dominowała lamarckowska koncepcja dziedziczenia cech nabytych. Jej status został jednak podważony przez eksperymenty Weissmana z 1889 roku. August Weissmann był niemieckim przyrodnikiem i zwolennikiem teorii doboru naturalnego, a także zaciekłym krytykiem koncepcji dziedziczenia cech nabytych. Zdaniem Weissmana większość argumentów za dziedziczeniem cech nabytych opierała się na koncepcji przekazywania z rodzica na potomka okaleczeń. Zwolennicy tej teorii genetycznej powoływali się na przypadki kotów, które pozbawione ogona wydawały na świat również bezogoniaste młode. To zdaniem Weissmana było o tyle mylące, że istniały bezogoniaste rasy kotów, więc było możliwe, że odmiana taka była wynikiem mutacji przekazanej cechy i nie potrzeba było okaleczenia, aby ją wytworzyć. Aby więc ostatecznie sprawdzić, czy cechy nabyte są dziedziczone, należałoby przeprowadzić eksperyment na gatunku, u którego mamy pewność, że w stanie naturalnym redukcja jego ogona nie zachodzi. Wybór Weissmana padł na myszy. W 1887 roku rozpoczął eksperymenty polegające na obcinaniu myszom ogonów, a następnie rozmnażaniu ich i sprawdzaniu, czy okaleczenie przeniesie się na następne pokolenie. Doświadczenie zostało ukończone w 1889 i jak informował Weissman, żadne z pięciu pokoleń, co dawało łącznie 901 osobników myszy, nie odziedziczyło nabytego okaleczenia swojego przodka. Neolamarkiści próbowali zakwestionować te eksperymenty, lecz gdy się to nie udało, po prostu zaczęli odcinać od pomysłu, iż można odziedziczyć cechę powstałą w wyniku deformacji. Część przyrodników natomiast zaczęła szukać alternatywnego modelu dziedziczenia, innego niż koncepcja Lamarka. Jedną z alternatyw zaproponował, jak pamiętamy, Karol Darwin w swojej teorii pangenezy. Jednak również jego koncepcja została odrzucona. Przyczynił się do tego jego kuzyn Francis Galton, który zafascynowany koncepcją swojego krewniaka postanowił ją potwierdzić eksperymentalnie. Jak wspominałem, te eksperymenty jednak doprowadziły do obalenia koncepcji pangenezy. Darwin w ich wyniku wycofał się z pomysłu krwi jako nośnika gemuli, zaś sam Galton zaczął pracować nad własną teorią dziedziczności. Pod wpływem prac amerykańskiego matematyka Leonarda Dicksona Galton postanowił skupić się na ilościowym podejściu do dziedziczności. Przypisał numeryczną wartość do stopnia podobieństwa między rodzicem a potomstwem, a następnie rozpoczął poszukiwanie uniwersalnego wzoru, który determinowałby przekazywanie cech. Odnalazł go, badając umaszczenie psów rasy Basset. Jak odnotował, rodzic średnio przekazuje potomstwu połowę swojej cechy, dziadkowie natomiast 1/4, pradziadkowie 1/8 itd. Zależność tę określił mianem rodowego prawa dziedziczności. W ten sposób powstała szkoła biometryczna, skupiająca się na statystycznym podejściu do zagadnień dziedziczności. Pomimo niepotwierdzenia teorii Darwina przez Galtona, jego szkoła pozostała wierna idei doboru naturalnego. Choć sam jej założyciel odrzucał koncepcję ewolucji gradualistycznej, przekonując, że stopniowe zmiany nie są w stanie się utrzymać, gdyż gatunki zwykle albo utrzymują swoją formę, albo mają skłonność do regresji. Stąd też konieczna była gwałtowna, saltacjonistyczna przemiana. Szkoła biometryczna powróciła do gradualizmu ze sprawą ucznia Galtona, statystyka Karla Persona, który wraz z Rafaelem Weldonem przeprowadził serię pomiarów biometrycznych na populacjach krabów i ślimaków. Pomiary te wykazały, że gdy zmieni się środowisko, dobór jest w stanie wyodrębnić lepiej dostosowaną odmianę. W ten sposób szkoła biometryczna wykazała istnienie dużej różnorodności wewnątrzgatunkowej, która pozwalała na serię mikroewolucji i gradualistyczne wyodrębnianie się nowych gatunków z form rodzicielskich. W okresie, gdy w Europie Zachodniej toczyła się dyskusja wokół ewolucjonizmu i dziedziczności, rówieśnik Francisa Galtona, moralski mnich Grzegorz Mendel, przeprowadzał eksperymenty, które miały rzucić nowe światło na zagadnienie dziedziczenia. Mendel jako przedmiot badań obrał groch. Latem 1854 roku rozpoczął pracę nad 34 jego odmianami, wśród których był w stanie wyróżnić listę 7 cech występujących we dwóch wariantach. I tak w przypadku faktury groszku można było zaobserwować nasiona gładkie lub pomarszczone.
a w przypadku koloru żółte lub zielone. Mendel postanowił sprawdzić, jak będzie wyglądało potomstwo grochów, które wykazywały różne warianty tej samej cechy. W trakcie eksperymentów okazało się, że potomstwo dziedziczyło tylko jedną cechę. W przypadku gładkich i pomarszczonych grochów dziedziczona była ta pierwsza. Wariant dziedziczony Mendel określił mianem dominującego, a ten zanikający określił mianem recesywnego. Późniejsze skrzyżowanie tych hybryd dało podobny wynik. Ich potomstwo również otrzymywało dominującą cechę. Sytuacja zmieniała się dopiero w trzecim pokoleniu, kiedy to niektóre potomne osobniki zaczęły wykazywać cechy recesywne. Dowiodło to, iż hybrydy posiadały w sobie dwie pary cech, później nazwane allelami. Widoczną cechę dominującą i ukrytą cechę recesywną. I właśnie w takich parach były one przekazywane w procesie dziedziczenia. Fakt, iż cechy dziedziczą się w parach dominująca recesywna, gdzie cecha recesywna może uwidocznić się w późniejszych pokoleniach, zostało później nazwane pierwszym prawem Mendla, czyli prawem segregacji. Drugie prawo Mendla odnosiło się do sytuacji, w której osobniki różniły się względem siebie wieloma cechami. Wtedy cechy dziedziczyły się niezależnie od siebie. Odkrycia Mendla dawały więc obraz istnienia pewnych niezmiennych jednostek dziedzicznych, które były przekazywane z jednego pokolenia na drugie. Mendel swoje odkrycia przedstawił na dwóch wystąpieniach w 1865 roku w Berneńskim Towarzystwie Nauk Przyrodniczych. Rok później ukazały się one drukiem w piśmie wydawanym przez to towarzystwo. Eksperymenty Mendla nie wzbudziły jednak zainteresowania społeczności naukowej. Mendel próbował co prawda zainteresować swoimi odkryciami słynnego niemieckiego przyrodnika Karla von Nagellego, ale ten w odpowiedzi na otrzymane rezultaty badań z grochem wysłał mu list z komentarzem: zaledwie empiryczne, nie da się dowieść racjonalnie. Artykuły Mendla zostały odkryte dopiero 16 lat po jego śmierci, w 1900 roku. Wtedy to ukazała się seria artykułów napisana m.in. przez słynnych przyrodników Hugo de Vriesa i Karla Korensa. Oni potwierdzili eksperymentalnie odkrycia czeskiego mnicha. Jednak żaden z nich nie zdawał sobie sprawy z daleko idących konsekwencji odkrycia Mendla dla teorii ewolucji. Nie jest pewne nawet, czy sam Mendel zdawał sobie z tego sprawę. Co prawda wiadomo, że czytał niemieckie wydanie o powstawaniu gatunku, gdyż przechowywał egzemplarz książki w swojej celi. Trudno jednak stwierdzić, czy sam był darwinistą. Hugo de Vries, jeden z odkrywców Mendla, był darwinistą i próbował zreformować teorię Darwina, dodając do niej element mendlowski, lecz przekształcił ją w konsekwencji w swoją własną wersję teorii ewolucji skupiającej się na mutacjach, które miały tworzyć nowe gatunki. Pomimo tego, że de Vries był jedną z pierwszych osób, która zaczęła popularyzować koncepcję Mendla, to jednak nie przyczynił się tak do jego popularyzacji jak brytyjski przyrodnik William Bateson, który zapoznał się z pracami Mendla właśnie za pośrednictwem artykułów de Vriesa z 1900 roku. Bateson szybko stał się najbardziej gorliwym obrońcą i popularyzatorem mendelizmu, w którym widział szansę zbudowania zupełnie nowej dziedziny wiedzy, skupiającej się wyłącznie na prawach dziedziczności. Naukę tę nazwał genetyką. Mendelizm tworzył w ujęciu Batesona zupełnie nową perspektywę badawczą, która pozwalała jeszcze raz spojrzeć na zebrane przez ostatnie stulecie dane empiryczne i zinterpretować je w świetle tej nowo powstałej genetyki, a w efekcie umożliwić znalezienie bardziej satysfakcjonującego wyjaśnienia procesu ewolucji gatunków niż to, które proponował darwinizm i szkoła biometryczna. Bateson rozpoczynał swoją karierę jako darwinista i z perspektywy darwinowskiej badał rodzaj Balanoglossus. Badania te przyczyniły się do jego rosnącego rozczarowania metodą proponowaną przez Darwina, która w ujęciu wtedy 25-letniego Batesona służyła budowie czysto spekulatywnych i empirycznie niesprawdzalnych drzew filogenetycznych. Późniejsze badania, które prowadził w Egipcie i w Azji, przyniosły kolejne porażki. Dane, które tam zebrał, nie potwierdzały ani test darwinistów, ani test neolamarkistów. Swemu rozczarowaniu Bateson dał wyraz w książce Materials for the Study of Variation z 1894 roku. Jak napisał, podejście ewolucyjne, które dominuje w podręcznikach szkolnych i w książkach popularno-naukowych, zniekształca obraz tego, w jaki sposób naukowcy badają przyrodę. Koncepcje współczesnych mu transmutacjonistów są przedstawiane jako niepodważalne prawdy, gdy faktycznie ich próby rozwiązania zagadki powstawania gatunków opierają się na równie nieuzasadnionych filozoficznych założeniach, co koncepcje, które funkcjonowały za czasów kreacjonistów. Bateson postulował więc ewaluację założeń współczesnych mu teorii ewolucyjnych i ich konfrontację z materiałem empirycznym.
To miałoby zakończyć bezowocną dyskusję i podważyć dogmat uproszczonej wizji przyrody, którą darwiniści narzucili kolejnym pokoleniom studentów w podręcznikach do historii naturalnej. Jednym z najbardziej oczywistych faktów, który zdaniem Batesona był pomijany przez ewolucjonistów, był brak form przejściowych, co wskazywało na to, że ewolucja nie zachodziła gradualistycznie, jak chciał tego Darwin, lecz saltacjonistycznie, czyli przez ewolucyjne skoki. Bateson zauważył, że struktura pojedynczych organizmów tworzy pewną spójną jedność pomimo składania się z różnorodnych części. Te są idealnie ze sobą połączone, tak że można rozpoznać pewne schematy w budowie, z których najważniejszym jest symetria, a drugim jest merzm, czyli powtarzanie się tej samej części. Uogólniając, można stwierdzić, iż każdy organizm składa się ze symetrycznie rozłożonych, powtarzających się elementów. Zmiany ewolucyjne oznaczają więc zmiany we wzorcu tej budowy. Każda więc zmiana, jaka zachodzi nawet u pojedynczej cechy, pociąga za sobą przemodelowanie całego wzoru, stąd też gatunki zmieniają się pod wpływem jednej gwałtownej, saltacjonistycznej zmiany. Bateson nie zakładał więc, jak darwiniści, że osobniki są nieskończenie plastyczne i mogą przybrać dowolną, byle tylko opłacalną przystosowawczo formę. Wręcz przeciwnie, organizm pozostawał ciągle ograniczony przez swoją fizjologię, która wyznaczała ramy jego zmienności. Podsumowując, organizm zdaniem Batesona zbudowany był według wzoru, który go odśrodkowo determinował. Ograniczenia nakładane przez wzór i relacje pomiędzy częściami struktury organizmu tworzyły stan równowagi. Sam proces modyfikowania wzoru był zawsze czysto mechaniczny i nie potrzebował żadnej pomocy sił doboru naturalnego. W przypadku zmodyfikowania wzoru nowy organizm utrzymywał ciągle wewnętrzną równowagę. Tak określony tryb przemian rzutował na sposób, w jaki Bateson rozumiał kształtowanie się nowego osobnika. Każda kolejna jednostka była od nowa tworzoną się materią. Celowo więc na początku unikał pojęcia dziedziczenie, które sugerowało, iż organizm potomny jest prostą kontynuacją rodziców. Jak pisał więc, dla natury ciało jednostki nie jest nigdy ciałem jego rodzica i nie jest utworzone przez przemodelowanie go. Nowe ciało zostaje stworzone od początku, tak jakby model z wosku powrócił do pieca i został ulepiony na nowo. Wizja ta miała poważne konsekwencje metodologiczne. Skoro każdy organizm był tworzony od nowa i zachowywał wewnętrzną spójność, nie można było go analizować w perspektywie budowania drzew filogenetycznych. To podkreślanie realności jednostki, stawiające ją w opozycji do budowania tych hipotetycznych drzew rodowych, którymi zajmowali się wcześniejsi przyrodnicy, było kolejnym krokiem Batesona w kierunku zerwania z dotychczasową tradycją przyrodoznawczą. Już w trakcie pisania Materials for Study zauważył wyłanianie się nowej klasy naukowców laboratoryjnych, którzy odrzucali wizję przyrodnika jako badacza terenowego, skupionego na anatomii porównawczej i taksonomii. Niechęć do tego sposobu uprawiania nauki wzmocniła się jeszcze bardziej, kiedy odkrył pisma Mendla. Wtedy Bateson zaczął otwarcie nawoływać do zarzucenia używanego w taksonomii modelu Linneusza, który kazał przyrodnikom zakładać, że gatunki mają jakąś rozpoznawalną esencję. Teraz, gdy wiadomo było, że istnieją czynniki odpowiedzialne za zmienność osobników, należało skupić się właśnie na badaniu tych czynników. Prawa mendlowskie obalały zdaniem Batesona jeszcze inny teoretyczny relikt poprzedniego stulecia – dobór naturalny. Bateson dosyć szybko zaczął podejrzewać, że jego saltacjonistyczna wizja ewolucji będzie nie do pogodzenia z teorią Darwina, lecz po odkryciu mendelizmu w pełni odrzucił tą koncepcję. Najważniejszym odkryciem Mendla według Batesona było sformułowanie praw segregacji. Jak pamiętamy, głosiło ono, że cechy recesywne są zawsze dziedziczone przez kolejne pokolenia, co zdaniem Batesona przeczyło teorii doboru, która stwierdzała, że ewolucja polega na eliminacji kolejnych cech. Mendel ukazał, iż nie dość, że organizm zyskuje coraz więcej cech, dziedzicząc je od swoich przodków, to jeszcze proces ten odbywa się całkowicie na mocy wewnętrznych praw organizmu. Nowe gatunki nie powstają przez eliminację cech nieadaptacyjnych, ale przez ciągłe dodawanie nowych cech, uzyskiwanych nie jako reakcja na środowisko, lecz przez działanie czynników immanentnych. Jak utrzymywał Bateson, powodem zmienności były przekształcenia wzoru osobnika, które, jak podejrzewał, były wynikiem zakłóceń w podziale komórkowym. O tym, jak często owe zakłócenia zachodziły, decydowała chemiczna stabilność gatunku. Materia ożywiona, zdaniem Batesona, miała swoją podstawę w związkach chemicznych i w ten sposób stanowiła byt mniej stabilny niż materia nieożywiona. Jeżeli dana populacja miała bardziej ustabilizowaną konstytucję chemiczną,
wtedy przybierała bardziej stabilną formę. Kolejnymi przyczynami, jakie Bateson wymieniał, które mogły wpływać na ewolucję, były izolacja geograficzna oraz hybrydyzacja. I pomimo dopuszczenia tych różnorodnych przyczyn zmienności, Bateson całkowicie wykluczał mutacje. Jak tłumaczył, argumenty przedstawione przez De Vriesa były całkowicie nieprzekonujące, a jego eksperymenty, w których tworzył owe mutanty, były raczej wynikiem hybrydyzacji pewnych osobników niż kreacją nowych cech. Program badawczy genetyki miał więc za zadanie rozpoznanie procesów, które odpowiadają za przekazywanie cech z rodziców na potomstwo, co pozwoliłoby ustalić, w jaki sposób powstają zmiany ewolucyjne. Nie dziwi więc fakt, że po odrzuceniu pomysłu mutacji Bateson nie rozważał żadnego czynnika, który byłby w stanie stworzyć cechy od nowa. Zmiany zawsze były utrzymane w pewnym zakresie wyznaczanym przez wewnętrzny wzór osobnika. Nawet hybrydyzacja oznaczała wprowadzenie istniejącej już cechy do populacji, ale nie dawała odpowiedzi na pytanie, skąd się ona pierwotnie wzięła. Bateson dostrzegł ten problem i zaproponował rozwiązanie podważające inne twierdzenie darwinizmu. W teorii doboru naturalnego, jak pamiętamy, zakładano, że wszystkie gatunki pochodzą od jednego prostego organizmu. Później zaś, na mocy działania selekcji, miało następować rozdzielanie się linii filetycznych i ewolucja gatunków, które nabywały cechy coraz lepiej przystosowujące je do zmieniającego się środowiska. Jednak w praktyce badawczej nie obserwowano zjawiska nabywania cech. W związku z tym Bateson proponował odwrotną hipotezę. Pierwotny organizm był tak naprawdę bardzo skomplikowaną strukturą, zawierającą wszystkie możliwe cechy. Proces ewolucji byłby więc niczym innym, jak traceniem owych cech przez gatunki, które się wyodrębniły. Jak więc pisał Bateson, musimy zacząć poważnie zastanawiać się, czy droga ewolucji nie może zostać zaprezentowana jako rozpakowywanie oryginalnej złożoności, która zawierała w sobie cały możliwy zakres różnorodności teraz widocznej wśród organizmów żywych. To radykalne zerwanie Batesona z taksonomiczną i darwinowską tradycją dotychczasowego przyrodoznawstwa oznaczała wejście w konflikt z bardziej klasycznie nastawionymi naturalistami. Zauważył to współtwórca teorii doboru, Alfred Russel Wallace, który krytykował ten nowy styl uprawiania nauki. Z drugiej strony Bateson atakował Wallace'a, stwierdzając, iż teoria doboru naturalnego jest całkowicie niezgodna z genetyką mendlowską. I co więcej, pisał nawet, że gdyby Darwin sam się z nią zapoznał, zapewne odrzuciłby swoją ideę selekcji. Największym przeciwnikiem jednak rosnącego w sile mendelizmu nie byli selekcjoniści z Wallace'em na czele, lecz przedstawiciele kolejnego pokolenia darwinistów, którzy, podobnie jak zwolennicy Mendla, pretendowali do miana odkrywców procesów dziedziczenia. Głównymi obrońcami teorii Darwina przed genetykami stali się wcześniej wspomniani biometrzy. Głównym inicjatorem ataków na biometryków był Bateson, który z powodu swojej zapalczywości w krzewieniu i bronieniu mendelizmu został okrzyknięty buldogiem Mendla. Między 1901 a 1905 rokiem Bateson zaczął podważać wyniki badań Galtona na Bassettach, twierdząc, że zawierają błędy. Biometrzy próbowali się bronić, przeprowadzając serię eksperymentów mających na celu obalenie teorii Mendla. Próby te jednak osiągnęły skutek odwrotny od oczekiwanego i zwolennicy Galtona musieli uznać prawdziwość tez głoszonych przez genetyków. Mimo to sukces Batesona okazał się połowiczny. W rzeczywistości rezultatem ataku Batesona na niemendlowskie teorie dziedziczenia było umocnienie się statusu genetyki, to jednak stało się to kosztem utracenia spójnej teorii ewolucji. Pomysły Batesona zostały odrzucone przez innych genetyków, podobnie zresztą jak mutacjonizm Hugo de Vriesa. Bateson musiał więc przyznać, że pomimo obiecujących początków, genetyka nie była w stanie samodzielnie odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób powstają gatunki. Deklaracja ta, wygłoszona na konferencji w Toronto w 1922 roku, odbiła się szerokim echem wśród innych badaczy. Komentujący referat Batesona Henry Osborne twierdził, że problem zrodziła sama genetyka, będąca od początku teorią antydarwinowską. Zgadzał się więc z Batesonem, który od tamtego czasu doszedł do wniosku, iż jedyną szansą na rozwiązanie problemu ewolucji była synteza różnych perspektyw badawczych. Ostatecznie połączenie praw Mendla i darwinizmu dokonało się w 1937 roku wraz z wydaniem książki Genetics and the Origin of Species autorstwa Teodora Dobrzańskiego. Połączenie to nie byłoby jednak możliwe, gdyby nie wcześniejsze próby stworzenia matematycznego modelu działania ewolucji kierowanej doborem. Dokonało się to dzięki staraniom trzech genetyków: Amerykanina Sewella Wrighta,
oraz dwóch Brytyjczyków, Johna Haldane'a i Ronalda Fishera. Oni byli odpowiedzialni za stworzenie genetyki populacyjnej. W ten sposób modelowanie matematyczne, które było do tej pory utożsamiane ze szkołą biometrów, połączyło się ze szkołą mendlowską i stworzyło podstawy do odrodzenia teorii doboru naturalnego. Nie był to jednak koniec unifikacji rozdzielonych do tej pory badań przyrodniczych. Pod wpływem publikacji Dobrzańskiego trzech innych przyrodników postanowiło zaadaptować nowo powstałą eksperymentalną genetykę ewolucyjną do swoich dzieci. I tak George Simpson postanowił zreformować paleontologię, George Stebbins botanikę, zaś ornitolog Ernst Mayr taksonomię. Ich pracę spopularyzował Julian Huxley w książce Evolution the Modern Synthesis z 1942 roku. Od tego czasu syntetyczna teoria ewolucji zaczęła zyskiwać na popularności, przywracając zainteresowanie darwinizmem, a tym samym zrealizowało się przewidywanie Batesona na temat unifikacji nauk jako wyjścia z kryzysu nauk ewolucyjnych. Julian Huxley ten moment kryzysowy nazwał zaćmieniem darwinizmu, a jego koniec wyznaczył właśnie stworzeniem syntetycznej teorii ewolucji. I od tej pory ta syntetyczna teoria ewolucji jest teorią dominującą, a te wszystkie koncepcje, które ją poprzedziły, stanowią dzisiaj część zapomnianej biologii. Bardzo Państwu dziękuję, że uczestniczyliście ze mną po podróży przez historię zapomnianych koncepcji biologicznych i mam nadzieję, że słuchanie moich opowieści na ten temat było dla Państwa satysfakcjonujące i może czegoś przy okazji się dowiedzieliście. Bardzo Wam dziękuję i do usłyszenia w przyszłości.